Siemano. Siemano, Siemandero. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poza kolejnością na filmikach o gitarach. Słuchajcie, na początek przyznaję się do błędu. Mianowicie testowałem, znaczy właściwie nie testowałem. Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale filmiki o gitarach, gitarowa mgła FOG Motherfuckers. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na początku chciałem przyznać się do błędu, który popełniłem. Dostałem konkretne zjeby. No właściwie to niekoniecznie, może nawet od znawców, bo podobno pogwałciłem pierwszą zasadę zachowania energii na fizyce i wymyśliłem perpetuum mobile. No i generalnie czapki z głów dla tych, którzy mi zwrócili uwagę, no bo rzeczywiście mieli absolutną rację. No, mianowicie chodziło o to, że ja miałem w ogóle z tego mierny to się nazywało, nawet nie dopuszczający, tylko mierny się to nazywało z fizyki na maturalnym świadectwie kończącym liceum. Więc wpisali mi tam trójkę, przez przypadek to się tam nie bulwersowałem, ale miałem mierny, zasługiwałem na mierny, kiepski byłem z fizyki. Tak samo jak z teorii muzyki. W każdym razie do czego zmierzam? Podczas takiego odcinka, w którym opowiadałem o takim urządzeniu, które nazywa się ZGP od Joyo, powiedziałem, że ono robi z każdego zasilacza 800 mA. No rzeczywiście tutaj napis na tym mnie troszeczkę zmylił i myślałem, że to rzeczywiście tak jest. No to tak nie jest. On po prostu, największy sygnał jaki wypuszcza, to jest 800 mA. Jeśli przypuścimy oczywiście 300, to wychodzi z niego 300. Jeśli włączymy 800, to wyjdzie 800. Jeśli włączymy 1 A, to też wyjdzie 800 mA. To też wyjdzie 800 mA. No i to był mój błąd. No, perpetuum mobile nikt jeszcze nie wymyślił, a jeśli wymyśliłem, to powinienem być bardzo, bardzo bogaty. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych jeszcze raz, którzy mi zwrócili uwagę. Tak, mieliście rację. Samo ZGP jest to po prostu oczyszczacz sygnału nam. Oczyszczacz sygnału, złap się ostrości. Oczyszczacz sygnału, taki, który powoduje to, że jeśli gdzieś tam mamy jakieś na przykład pętle mas albo jakiś zasilacz, który nie do końca wypuszcza czysty prąd, albo nie do końca współpracuje z danym efektem, a musimy go używać, no to takie ZGP jako power noise blocker bardzo nam pomoże i rzeczywiście to pomaga i rzeczywiście to działa. Sam tego używam tutaj sobie, mam tak połączone tam jakieś takie, tak mam połączone efekty, że mi brumiało. Mimo tego, że jedna sekcja była w ogóle do tego samego zasilacza, mam dwie sekcje efektów podłączone i nawet jak jednej nie używam, a drugą używam, no to wtedy mi to brumi, a jak sobie podpiąłem to ZGP, to brum ustał. Ale przedmiotem dzisiejszego odcinka jest tak jakby brat tego ZGP, a może siostra, nie wiem jak tam Joyo sobie to wymyśliło, który nazywa się ZGP i takie W jest. I to jest coś troszeczkę innego już. To też jest oczyszczacz i to też trochę powoduje, że kiepski zasilacz działa troszeczkę lepiej i trochę czyściej, ale to jest coś o trochę innym zastosowaniu. To jest coś do wykorzystania w trochę inny sposób, słuchajcie. Mianowicie, sama ta rzecz przychodzi z takim kabelkiem. Znacie ten kabelek. I z takim kabelkiem z tej strony. I tutaj jest z autu normalny już kabelek taki do zasilania i to się nazywa power converter. I co to robi? Ano, jak się domyślacie, skoro mamy taki tutaj kabelek i tutaj jest napisane, że to jest DC in 5 do 9 V, a DC out jest 9 V 400 mA, czyli na maksymalna, teraz już wiem, maksymalna jaka wychodzi z tego moc to jest te 400 mA. To służy to do używania. Na przykład, szanowni państwo, o, z taką
ładowareczką. Czyli mamy ładowareczkę telefonową. Tu jest akurat ładowareczka firmy na S. Wpinamy sobie tą ładowareczkę do naszego ZGPW. ZGPW wpinamy sobie do prądziku. Zapala nam się ta zielona lampeczka. I dzięki temu, szanowni Państwo, możemy zasilić możemy zasilić sobie na przykład przester. Ciach, ciach. I zasila to przester, czyli z prądu takiego z zasiłki komórkowej, w sensie z ładowarki komórkowej, albo na przykład z gniazdka w zapalniczce w samochodzie. Robi nam to z tych 5 V 9 V do zasilania efektu. Więc jest to bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy chcą na przykład sobie to zakupić i trzymać to, a w razie jakby co? Jakby mi padł jakiś na przykład zasilacz. Każdy ma zasilacz, w sensie ładowarkę do telefonu. W tym momencie każdy tego używa, no bo bez telefonu żyć się nie da. Zdjęcia na Instagram trzeba wrzucać przynajmniej raz dziennie. Social media muszą działać. Więc generalnie ładować telefon też cały czas trzeba, bo się cały czas rozładowuje. Z ciekawostkę powiem Wam, że to jest od mojego starego Samsunga, który wytrzymywał jeden dzień, jak była włożona karta i był w sieci. To wytrzymywał jeden dzień, codziennie go musiałem ładować. Teraz jak wyjąłem z jego kartę, bo przełożyłem do nowego Samsunga, no to wytrzymuje chyba tydzień bez ładowania. Także to ta sieć tak pożera. No w każdym razie to służy do tego, żeby właśnie przekonwertować 5 V standardowe w tym momencie dla każdego USB, tak jakby do tego, żeby mieć 9 V. No i właśnie, skoro wspomniałem o USB i skoro to jest na 5 V, no to normalne USB w laptopu, normalne USB w laptopu też ma 5 V. No i właśnie, i tutaj jest kolejna sprawa, z którą mamy do czynienia, mianowicie tenże power converter, nawet nie musi być włączony laptop, bo już się zaświeciło, więc nawet nie muszę tego laptopa włączać. W każdym razie tenże power converter, chyba że jest włączony, chyba że go nie wyłączyłem, jest w jakimś tam standby. Zobaczmy, on jest włączony generalnie, więc enter. Escape. Tom and Jerry tutaj był oglądany. Classic compilation Tom and Jerry. Więc słuchajcie, tenże laptop. Ja laptopów to nie lubię. To jest moja babcia, którą być może niektórzy z Was znają z filmików. Moja babcia jest najkochańsza na świecie. W każdym bądź razie tenże laptop w tym momencie razem z tym ZGPW również jest nam zasilaczem. Na przykład właśnie tego, żeż tutaj, nie mogę tego, nie wiem jak to kordy trzymać, tego, żeż tutaj Shred Mastera. Proszę bardzo. Włącza się, wyłącza i działa. No i tutaj mamy już kolejną funkcję tego fajnego, że tak powiem, urządzonka, gdyż w momencie, kiedy sobie używamy na przykład laptopa do jakichś tam nagrywek, to właściwie możemy przy użyciu jednego efektu, mając interfejs podpięty z jednej strony, przy użyciu jednego i używamy sobie jakiegoś efektu, na przykład jednego, no może wytrzyma na dwa efekty, może na trzy, zależy ile żrom. W każdym razie bez osobnego zasilacza, bez podpinania się do jakiejś osobnej sieci na jednym gniazdku, a tak naprawdę też na baterii takiej laptopowej, czyli na przykład w plenerze, spokojnie dajemy sobie radę z tym, że możemy po prostu to wykorzystać i nagrywać. Tak samo możemy ten laptop użyć jako backup do naszego zasilania. Czyli tak naprawdę tenże ZGPW wkładamy sobie gdzieś tam do jakiejś walizeczki, do jakiejś torby, trzymamy to i mamy to po prostu w zanadrzu. I jest to takie nasze takie emergency zasilanie efektów. Zajebista sprawa. Bardzo mi się to podoba, że takie coś powstało i generalnie to propsuje. Nie jest to perpetuum mobile. Pod siebie polecam, nie tylko dzieciom. Naprawdę, naprawdę warto. Więc jak mówię, no każde 5-voltowe, z reguły 1-amperowe, przekształca na 9 V 400 mA, czyli mniej w tym momencie. Zachowana jest energia
i możemy sobie tym zasilić efekty. Jest bardzo czysto, nie będę Wam tu robił żadnego testu, czy to brumi, czy nie brumi. No nie brumi, sprawdziłem, jest ok. Więc generalnie taki oto props ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Kurde, 10 minut prawie na temat jakiejś tam pierdółki. Filmik o gitarach to jednak nuda. Bye! Klasyk brytyjskich szos. Mini Kupa. Ładny kolor taki w środku i na zewnątrz. Tak się ładnie wszystko komponuje. Nawet z tą rdzą trochę się też komponuje. Słuchajcie, no taka Mini Kupa. I tak mówię, no klasyka brytyjskich ulic. Ulice brytyjskie, jak wiecie, wyglądają tak albo tak. Ten jest chyba cały czas jeżdżący, nie jest w jakimś super najlepszym stanie, ale wygląda na to, że ktoś go używa, co już jest wielkim, wielkim plusem tego samochodu, że cały czas jeździ. No, mógłby być trochę ładniejszy, nie? W trochę lepszym stanie mógłby być niż jest. Nic by się mu nie stało złego, jakby ktoś go tu wyczyścił albo trochę zadbał o ten lakier w nim i takie tam różne. No ale i tak ok, no więc jak zwykle pozdrowienia z Anglii. Tam jest taki fajny mały Budda. I kotek, może to jakiś Chińczyk tutaj jeździ, buddysta. Jak ma takiego kotka chińskiego, klasycznego. No jak mówię, pozdrowienia z Anglii, no dajcie filmiki o gitarach. Yo, yo, yo.